Przed rajdem Krumlov przemyśleliśmy ostatnie dwa rajdy, przepracowaliśmy, przetestowaliśmy dużo opcji z zespołem Orsak Rally Sport, co potwierdził czwarty czas na odcinku testowym. Auto przygotowali optymalnie, wręcz jechało się nim super, był bardzo dobry feeling, mogliśmy naprawdę robić dobre czasy. Potwierdzeniem tego był czwarty czas na odcinku testowym. Wiedziałem, że możemy naprawdę jechać szybko i walczyć o czołowe lokaty. Przed pierwszą pętlą ścigania cała czołówka, zresztą tak jak my, pojechała na sliku. Na serwisie było pełne słońce. Nasza załoga szpiegowska przejechała odcinki, gdzie było sucho. Nie sygnalizowała żadnego deszczu. No i potwierdziło się, jedziemy na sliku. No, podjeżdżamy pod pierwszy odcinek. Widzę ścianę wody. Po prostu no, ściana, czarne chmury i po prostu woda płynąca asfaltem. No i co możemy zrobić? No, przestawiliśmy jedynie zawieszenie, poklikaliśmy, ustawiliśmy inaczej ALS, no i pojechaliśmy pierwszy odcinek, wiedząc, że musimy jechać go spokojnie, musimy go przejechać tak zwanym szczurem, że wszystko musimy robić bardzo delikatnie i szanować tą prędkość. No i potwierdził się, wygraliśmy odcinek. No potrafimy, ja bardzo dobrze czuję się w takich warunkach, potrafię jeździć po mokrym i dla mnie to nie był problem. Kolejny odcinek już suchy, choć wisiały czarne chmury, zostawiliśmy ten set na mokre, zjeżdżamy na metę, zaczyna padać. Po trzecim odcinku specjalnym zajmowaliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Czech. To dla nas to naprawdę jest bardzo dobry wynik. Wiedzieliśmy, że musimy to szanować. Dlatego ten odcinek jechaliśmy z czuciem, naprawdę z feelingiem. Mimo to, że zaczęło padać, że woda po prostu lała się strumieniami, a wycieraczki szły na maksa. Za jednym ze szczytów po prostu była kałuża wody. No. I niestety slick nie odprowadził tej ilości wody. Auto postawiło się w poprzek na wąskiej leśnej drodze, no i po prostu zsunęło się ze skarpy na dół. W takim miejscu, gdzie w obrębie kilometra nie było nikogo, nie mógł nikt nas wyciągnąć. Auto stało kilka metrów w dole, zawieszone na kamieniach. Jak widać zresztą za mną, samochód nie jest uszkodzony zewnętrznie, ale nie mogliśmy go wyciągnąć, więc niestety musieliśmy się wycofać. Ambicje po tym pierwszym dniu były inne dla mnie, jak również dla moich sponsorów. Mogliśmy walczyć o czołowe lokaty, a niestety walcząc czy jadąc drugiego dnia nie osiągnęlibyśmy lepszy wynik niż 20. Ja mam inne ambicje, moi sponsorzy mają ambicje, szanujemy budżet, bo przejeżdżenie tych kilometrów, opon, paliwa, to wszystko kosztuje, a wolimy to spożyskować na testy, na jakiś inny rajd, po prostu przeznaczyć na coś, co przyniesie jakikolwiek efekt dla nas i dla naszych sponsorów. Więc dlatego przemyśleliśmy to i konsultowaliśmy z naszymi sponsorami, przedyskutowaliśmy z Orsak Rally Sport i uważam, że dla nas lepiej jest dzisiaj się wycofać, ale spożytkować to dla nas w odpowiedni sposób, który przyniesie odpowiedni efekt dla mnie i dla moich sponsorów.